Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa gościć w trakcie drugiej nocy, w trakcie drugiej radzyńskiej nocy bibliotek. Jest to akcja ogólnopolska, w którą włączamy się. A teraz, proszę Państwa, przedstawiam specjalnych gości. Przedstawiam Panią Dorotę Urniuk, która jest propagatorką kultury francuskiej z ośrodka francuskiego w Białej Podlaskiej. Jest z nią jej mąż, pan Bertrand Redonnet. Pan jest pisarzem, dziennikarzem. Rodowity Francuz i jest z Państwem ich córka. Serdecznie witamy. Państwo będą tutaj opowiadać o życiu codziennym Francuzów. Nie bójcie się zadawać pytań najtrudniejszych, nawet najmniej wygodnych. Mam nadzieję, że Państwo znajdą odpowiedź. Ja proponuję, żeby każdy z nas przedstawił się sobie i swoim sąsiadom, żebyśmy sobie uścisnęli ręce. Cieszę się też, że do nas dotarł burmistrz naszego miasta. Także witamy serdecznie. Witamy też pana radnego Roberta Mazurka, panie z klubu dyskusyjnego książek. Są brawo. Są wszystkim gości. Życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za zaproszenie. Przyjechaliśmy z Białej Podlaskiej, czyli wcale nie z daleka. Ośrodek francuski, w którym pracujemy, istnieje już ponad 15 lat. Współpracował ze szkołami radzyńskimi. Kiedy w gimnazjum radzyńskim był język francuski nauczany. Dzieci z tego gimnazjum przyjeżdżały do nas na konkursy piosenki francuskiej, poezji, prozy, wiedzy o Francji, ale teraz chyba już francuskiego w gimnazjum niestety nie ma, także nie przyjeżdżają dzieci, szkoda. Ja bym chciała kilka słów Państwu opowiedzieć o Francji. Myślę, że Ameryki nie odkryję. To, co Państwu pokażę i co opowiem, to pewnie ponad połowę tych rzeczy Państwo już znacie, ale ta prezentacja będzie tylko takim pretekstem do rozmowy. Jeśli coś Państwa zaintryguje, albo z czym się Państwo nie zgadzacie, albo chcecie zadać jakiekolwiek inne pytanie, to proszę śmiało przerywać w czasie prezentacji. Będziemy próbować przynajmniej odpowiadać. Czy mam mówić po polsku, czy po francusku, jak Państwo wolicie? Po francusku! En français, no, très bien. Tak, proszę Państwa, wygląda Francja na mapie. Jest w trzech kolorach. To są kolory flagi francuskiej, niebiesko-biały, niebieski-biały i czerwony. Francuzi nazywają swój kraj często sześciokątem, bo jak popatrzycie Państwo na kontury Francji, to trochę to przypomina sześciokąt, prawda? Stolicą Francji jest Paryż, ale to Państwo już wiecie, bo jesteśmy przecież w Paryżu. Wszyscy mówimy Francja, ale tak naprawdę to jest Republika Francuska, tak brzmi pełna nazwa tego państwa. Jest położone w Europie, tak jak widać na mapie. Wszyscy to Państwo na pewno wiedzą. Hymnem Francji jest Marsylianka, a dewiza francuska to wolność, równość i braterstwo. Kilka informacji takich podstawowych o Francji. A to jest nasz nowy francuski prezydent, pan Emmanuel Macron. Niedawno wybrany, młody człowiek, pełen energii. Francuzi bardzo duże nadzieje pokładają w swoim nowym prezydencie, że trochę tę Francję odmieni, odmłodzi, doda jej energii i zapału. Francja jest podzielona na 12 regionów i 100 departamentów. Regiony to odpowiadają tak jakby naszym województwom, natomiast departamenty, no można w uproszczeniu powiedzieć, że odpowiadają naszym powiatom. Brawo! Dziękuję bardzo za pomoc.
Więc największe osiągnięcia francuskich inżynierów, to pewnie Państwo znają, najszybszy pociąg chyba w Europie, TGV, robi wrażenie, jak się jedzie, jak jeździmy z naszymi polskimi delegacjami, to wszyscy są zaskoczeni, ale my teraz mamy podobny chyba, tylko że włoski, prawda, Pendolino, ale Francuzi mówią, że ich jest szybszy. Tak. No i Paryż. Niektórzy mówią, że to także stolica świata, nie tylko Francji. Nie wiem, dzisiaj chyba stolica Polski, przynajmniej powiatu radzyńskiego. To piękne miasto, zabytkowe, historyczne, w którym mnóstwo zabytków pięknych można zobaczyć, ale też są piękne, nowoczesne dzielnice, które kiedyś za ileś set lat będą zabytkami, a dzisiaj są rzeczywiście piękne i nowoczesne, wspaniałe po prostu. Tutaj przypomnę Państwu najpiękniejsze, najważniejsze zabytki Paryża. Ci z Państwa, którzy w Paryżu byli, na pewno znają Katedra Inwalidów, Panteon i Łuk Triumfalny. Mąż mi tu podpowiada, żeby powiedzieć Państwu, jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, że w Panteonie jest pochowana nasza wielka uczona Marie Curie-Skłodowska. Bardzo długo to była jedyna kobieta w ogóle, teraz już jest więcej, ale przez wiele lat była jedyną kobietą, która została tam pochowana. No i oczywiście wieża Eiffla, bez której Paryż chyba nie istnieje. Chociaż tak naprawdę jak wieżę wybudowano, były wielkie protesty. Francuzi nie chcieli takiego straszydła żelaznego, jak to nazywali, bo Paryż piękny, historyczne zabytki, a tu nagle taka kupa żelastwa stanęła w środku Paryża i nawet był taki pomysł, żeby po wystawie światowej, na którą ta wieża była przygotowana, wieżę po prostu rozebrać, żeby tego nie było. Ale później się okazało, że się Francuzi przywiązali, no i teraz jeśli byście Państwo zapytali w jakimkolwiek miejscu na świecie, z czym się Paryż kojarzy, no to myślę, że 90% osób odpowiedziałoby, że właśnie z tą wieżą. Także już się wpisała w krajobraz Paryża. Katedra Notre Dame, którą Państwo też na pewno, jeśli nie osobiście, to na zdjęciach czy filmach widzieli. Oraz Sorbona, najstarszy uniwersytet we Francji, w Paryżu. No i katedra Sacré-Cœur, taka piękna, z białego materiału, która świetnie też właśnie wygląda w nocy, dlatego takie zdjęcie wybrałam, jest ładnie podświetlona. I Louvre ze słynną piramidą, która się pojawiła już jakiś czas temu, ale nie w tych czasach, kiedy Louvre był wybudowany i też niektórzy uważali, że właściwie po co przed Louvrem stawiać taką piramidę szklaną, a teraz już się tak wszyscy przyzwyczaili, że po prostu jest taką integralną częścią Louvru. I Montmartre, dzielnica artystów. To jest stare zdjęcie, ale tak naprawdę tam się wiele nie zmieniło w tej dzielnicy. Nadal, jak się jest piękna pogoda, to artyści przychodzą, można sobie tak na poczekaniu zamówić jakiś portret swój, czy mały obrazek. To nadal tak wygląda. Te uliczki są bardzo małe, malownicze. Piękna dzielnica. I pole Elizejskie. Tak szeroka ulica, że aż została nazwana pola, a nie ulica, ale to jest ulica, pewnie znacie Państwo wszyscy piosenkę, że Jodas Le Champs-Élysées, prawda? Więc właśnie o tych właśnie polach jest piosenka między innymi. I jeszcze raz Łuk Triumfalny, już z bliska. No i właśnie, kafejki. Wyszukałam takie stare zdjęcie francuskiej kafejki paryskiej. Tak wyglądały kiedyś kafejki, a tak wyglądają dzisiaj. Niewiele się różnią, prawda? I kilka czarno-białych fotografii starych kafejek, stara kafejka, Łuk oraz Despacito. I jeszcze kilka miejsc, mimo to, że jesteśmy dzisiaj w Paryżu, ale kilka miejsc
innych z Francji, które warto zobaczyć, a które na pewno Państwo, o których na pewno Państwo słyszeli. Góry, piękne Alpy i najwyższy szczyt Europy w tych górach. Warto pojechać na narty. Prowansja to taki region, mówimy, że pachnący lawendą. Są tam takie piękne pola lawendowe. Kwitną, pięknie to wygląda. I Brytania, inny region nad Oceanem Atlantyckim. Kilka zdjęć zamków nad Loarą, najpiękniejszych. Azelio Rideau, Le Chenonceau, który jest nazwany doskonałym zamkiem. Chambord. Saumur. Jeszcze kilka zdjęć. Francuska prowincja. Całkiem podobne do Podlasia. Do naszego Podlasia. Mówi się, że kuchnia francuska to najwspanialsza kuchnia świata. No Francuzi tak mówią, ale... Nie wiem, my mówimy, że polska, prawda? Francuzi jak podejmują gości, to przygotowują taki tradycyjny obiad francuski. U nas to byłaby zupa, drugie danie i jakiś tam deser. A Francuzi to mają ten obiad taki rozbudowany, wtedy jest na początku aperitif, potem przystawki, główne danie. Oczywiście sery, bo nie może się odbyć posiłek uroczysty bez serów. Deser i kawa na końcu. Ślimaki czasem, tak. A to francuskie smakołyki, to takie produkty, z którymi chyba wszystkim nam się Francja kojarzy. Bagietki, wina, na przykład burgundzkie, trufle, no oczywiście żabie udka, chociaż tu mąż mówi, że Francuzi wcale tak dużo tych żabich udek nie jedzą, że to taka legenda. Nie wiem, czy to prawda. Nawet mam przepis na żabie udka, który gdyby ktoś z Państwa się zdecydował, to udostępnię prezentację po spotkaniu. Ale jaki rodzaj żab? Takie, żeby te udka były spore. To są ropuchy. Ropuchy na przykład. No właśnie, i sery francuskie. Nie. Francuzi mówią, że posiłek bez sera to jest tak jak dzień bez słońca. Pani dyrektor zapraszała nas w przerwie na poczęstunek, będą sery z radzenia. Ja bym chciała Państwu powiedzieć, że Wasze radzyńskie sery naprawdę są bardzo pyszne, szczególnie te, które teraz są robione, bursztyn, szafir, rubin. One są naprawdę pyszne i w smaku przypominają niektóre francuskie sery. Także kiedyś nawet mi się męża udało oszukać. Powiedziałam, że kupiłam mu ser francuski, a to był bursztyn. Także dzisiaj warto. Będziemy próbować. Wspaniałe. No właśnie, one są znane na całym świecie. Amerykanie to nawet się troszkę śmieją z Francuzów, że śmierdzące są te sery. Mówi się, a tak dokładnie to francuski prezydent de Gaulle powiedział kiedyś, że trudno jest rządzić krajem, w którym jest więcej sera niż dni w roku, a tak naprawdę to jest jeszcze więcej, bo około 500 rodzajów sera. Właściwie każdy departament ma jakiś tam swój ser, z którego słynie. I to są świeże sery, tak zwane twarożki, ale mogą być z taką kwitnącą, jak to Francuzi mówią, skórką. I z mytą skórką. I niebieskie z pleśnią w środku. I Roquefort, taki znany też ser. A które z nich mają najbardziej intensywny zapach? Quel fromage sont le plus? Camembert. Bo kiedyś miałam przyjemność być w jednym domu, bardzo czystym i bardzo dostatnim. I jak pani domu, częstując nas czymś, otworzyła lodówkę,
to ja pomyślałam, Jezu, ona w domu ma czysto, ale czemu tak śmierdzi w tej rodzice? Po prostu buchnął tak i my nie jesteśmy przyzwyczajeni. I dopiero potem się dowiedziałam, że oni jeżdżą za granicę często i mają właśnie, kupują te prawdziwe francuskie sery. To moja niewiedza. Ja też opowiem Państwu taką anegdotę. Jedna z moich koleżanek właśnie przyjechała z Francji i przywiozła ser, a w tym czasie, kiedy wróciła, nie było jej męża w domu. Mąż w jakiejś delegacji był, przyjechał, a w tym czasie wrócił, kiedy ona tymi serami częstowała swoją koleżankę. Wszedł do pokoju, tam gdzie panie siedziały, gdzie ten ser próbowały, usiadł przy stole i tak po chwili wyszedł, szybko. Wrócił za jakiś czas, poczęstował się serem, koleżanka wyszła, a żona pyta, dlaczego ty tak wyszedłeś szybko? On mówi, wiesz, po podróży, 2 dni w podróży, myślałam, że to moje skarpety tak pachną, a to się okazało, że ten ser. No właśnie, i Francuzi robią sery i z krowiego mleka, i z koziego mleka. I z owczego mleka, z jakiego się tylko da. To na koniec, tak jeszcze, żeby Państwu opowiedzieć o kilku tradycjach świątecznych, skoro już tak o Francji wszystko mówimy. Bożonarodzeniowe tradycje są bardzo zbliżone do naszych. Jedną taką różnicą, że Francuzi bardzo lubią u siebie w domu ubierać szopki. U nas szopki są albo w centrum miasta gdzieś, prawda, albo w kościele, a Francuzi w kominkach u siebie albo gdzieś tam w jakimś miejscu przy choince często ubierają szopki na święta. To taka tradycja związana ze świętem Trzech Króli. Piecze się ciasto kruche, do którego wkłada się jakąś figurkę malutką. Zaprasza się gości, dzieli się ciasto na części i ta osoba, która wyciągnie kawałek ciasta z figurką, zostaje królem, ma taką koronę włożoną i zaprasza do siebie na następne ciasto. A tutaj tradycje wielkanocne. U nas się chyba już też te tradycje zaczynają pojawiać. W pierwszy dzień świąt Wielkanocy dzieciaki wychodzą do ogrodu i szukają pod jakimiś krzaczkami, kwiatkami, czekoladowych dzwoneczków, jajek, jakichś figurek z czekolady. I jeszcze jedna tradycja już we Francji świąteczna. 14 lipca to jest Narodowe Święto Francji. I te słynne Champs-Élysées, na którym się odbywają parady wojskowe, militarne, a na niebie zawsze taki dym w kolorze flagi francuskiej. I na koniec na coś dla najmłodszych, też pewnie postaci z kreskówek, które wszyscy znają u nas, prawda, Asterix i Obelix. Wszystkie postaci, które dzieciaki uwielbiają. Dziękuję bardzo.